a w mieście Truskolaskiego, Prokoryma i kamienicy Frankowskiego. Dzisiaj prezentacja Komitetu Wyborczego. Jedyny komitet bezpartyjny w wyborach 2024, który prezydent Białegostoku dopuścił do wyborów, bo innych komitetów, na przykład i Białystok.pl czy Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Urząd Miasta w Białymstoku do wyborów nie dopuścił. Komitet nazywa się Spoza Sitwy, aczkolwiek mam tu pewną wątpliwość, bo 5 lat temu chcieli wystawiać na prezydenta, wiceprezydenta Białegostoku, który oczywiście nie zgodził się wystartować przeciwko Truskolaskiemu. Więc to tak średnie, komitet Spoza Sitwy, ale zobaczymy, poznam ich program. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na najbliższą środę na spotkanie, które zaplanowaliśmy przy ulicy Skłodowskiej w sali NOT, w tej dużej sali konferencyjnej, na pierwszym piętrze. Proszę Państwa, chcemy, żeby nasz program, program Komitetu Spoza Sitwy, był programem bardzo konkretnym, bardzo czytelnym, bardzo jasnym, popartym dowodami, popartym liczbami, popartym faktami. Tak będziemy się starać. Będzie to spotkanie z mieszkańcami, spotkanie nieustawione, niewyreżyserowane, gdzie mam nadzieję będziemy mogli rozwinąć nasz program i przede wszystkim odpowiadać na pytania prawdziwych mieszkańców. Także serdecznie zapraszam w najbliższą środę, godzina 18, sala. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy Państwu. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo za przybycie. Znaczy, do zobaczenia. Może ja mam takie pytanie. Tak? 5 lat temu my na przykład przekonaliśmy się, że prezydent Białegostoku sfałszował te wybory, bo nie dopuścił naszego ugrupowania do startu. Było mu to nie na rękę. I to w ogóle to nie jest tylko problem Białegostoku, to jest w ogóle problem wielu miast, wójtów, burmistrzów, że są tak zwani wieczni wójtowie, czyli rządzą nawet po 20 lat, bo stoi za nimi po prostu, tak jak państwa nazwę komitetu głosi, po prostu można powiedzieć sitwa, tak? Czyli grupa urzędników, pracowników spółek komunalnych, dyrektorów szkół i tak dalej. Czy nie boicie się państwo właśnie, że mimo że wy startujecie, to też na przykład osiągniecie jakiś tam wynik, który nie pozwoli wam po prostu na przykład, tak, uzyskać mandatu radnego nawet? Proszę Państwa, naszym celem jest oczywiście start, zdobycie jak najlepszego wyniku. Naszym celem jest wprowadzenie radnych. Moim celem jest osiągnięcie sukcesu w wyborach na prezydenta miasta. Oczywiście liczymy się z tym, że może nie pójść to do końca po naszej myśli, ale celem jest głośne wypowiedzenie problemów, które, proszę Państwa, szarpią tym miastem. Dlatego, że jak obserwujemy dotychczasową kampanię wyborczą, ten tydzień, który jest za nami, to widzimy, że ciągle słyszymy te same hasła, ciągle słyszymy te odgrzewane kotlety, ciągle słyszymy te same teksty, ciągle słyszymy te same obietnice i mogę się w zasadzie założyć, że zabraknie na realizację tych obietnic albo czasu, albo pieniędzy, albo jednego i drugiego. Jeżeli uda nam się wprowadzić kilku radnych, jeżeli uda nam się wprowadzić tylko jednego radnego do Rady Miasta, będzie to pewien przełom w tej zabetonowanej scenie. Pokażemy, że jest to możliwe. Ożywimy jakieś środowiska, ożywimy ludzi, zjednoczymy wokół nas być może ludzi, którzy zechcą, jeżeli nie teraz, to za 5 lat razem z nami tutaj wystartować. Przykład lotniska. 5 lat temu prezydent tutaj na banerze pokazywał ogromny samolot startujący z pasażerami. Po 5 latach obiecuje to samo. Być może odleciał ten samolot. Nie, no coś tam na pewno odleciało. Natomiast faktycznie ludzie, żeby podjąć właściwą decyzję wyborczą, muszą mieć informacje. Mamy do czynienia z propagandą sukcesu. Prezydent za pieniądze publiczne organizuje spotkania z mieszkańcami i tak dalej właśnie. Czy dlatego Państwo nie boicie się, że nie przebijecie się z tym przekazem? Nie boimy się. Mamy bardzo wyrazisty program. Jesteśmy bardzo wyrazistymi osobami. Jesteśmy jedynym, proszę Państwa, zarejestrowanym w Białymstoku komitetem bezpartyjnym. Wiem, że ludzie, wiemy to doskonale, że ludzie pragną, żądają takich nie polityków w samorządzie. Samorząd to nie jest miejsce dla polityków. Tak jak tutaj dwa razy zostało powiedziane, nie jest to miejsce, gdzie decyzje mają zapadać gdzieś tam w Warszawie, gdzieś tam u polityków.
nie będą decyzji za nas podejmować celebryci. Myśmy na tym rynku widzieli już konferencje prasowe z sejmowymi celebrytami. Nie, proszę Państwa, to my jesteśmy białostoczanami, my znamy problemy. Moim marzeniem jest, żeby pomysły na władzę, na funkcjonowanie tego miasta rodziły się w domach białostoczan, przy śniadaniu, w rodzinach. A my chcemy być tych białostoczan głosem. Tak jest, brawo! Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie. Właśnie chciałbym zapytać, jeśli dostaje się do tej Rady Miasta, to czy bierzecie pod uwagę współpracę z Konfederacją, żeby z partyjnymi samorządowcami? Proszę Państwa, jesteśmy spoza Sitwy, jesteśmy bezpartyjnym komitetem. Nie wiemy, jak się to wszystko ułoży, ale prawdę mówiąc, nie myśleliśmy o tym. Przygotowujemy się do kampanii wyborczej. Chcemy włożyć kij w szprychy tego systemu partyjnego. Chcemy być hamulcem tego, co się dzieje. Od 18 lat dzieje się w tym mieście źle. Dług rośnie z roku na rok. Proszę Państwa, nie może być tak, żebyśmy ciągle się zadłużali. Te długi trzeba spłacić. Proszę zobaczyć, odnieść to do swoich firm, do swoich rodzin. Gdyby miasto było spółką, gdyby funkcjonowało na rynku, dawno siedzieliby na niej komornicy. Dawno byłoby niewypłacalne, dawno by po prostu upadły. Tak samo z naszymi rodzinami. Wszyscy, czy wielu z nas spłaca kredyty. Tak nie może być. Nie przewidujemy żadnej koalicji. Chcemy być oczami i uszami białostoczan w Radzie Miasta. Czy jeszcze pytania jakieś mają Państwo? Nie? To dziękujemy bardzo za dzisiejszą konferencję i Państwa przybycie. I do zobaczenia wkrótce.